Jest nasze logo fundacji, więc tak może po kolorze pójdźmy. Chcemy wypłynąć stąd w kwietniu, w pierwszej dekadzie. To jest proces logistyczny bardzo duży, bo oprócz dwóch największych pchaczy, które na Śródlądzie występują, bizony, dwa pchacze, które muszą mieć w tym samym czasie, w dobrej cenie, muszą być tutaj do dyspozycji we Wrocławiu. Trzeba 20 osób obsługi, asysty, trzeba mieć pozwolenie jednorazowe na transport specjalny z urzędu, 20 osób zabezpieczenia na śluzach, kilku fotografów, ze dwa drony. Tutaj już jest już tak 40 osób. Na szczęście dane osobowe tam już zostały, więc odezwiemy się. Na pewno będzie... Czekaj, a powiedziałeś, że potrzebujemy 20 tysięcy, no to... A, właśnie, bo teraz chciałem... Bo jeszcze zbieramy tutaj gdzieś po... Po kieszeniach jeszcze, bo te kosztory to około 20 paru tysięcy, głównie pchacze, ale też zabezpieczenie WOPR-u, łodzie asysty, zamknięcie drogi wodnej, to wszystko jest bardzo duże przedsięwzięcie. Będzie się płynąć jakieś 8 do 10 godzin, bo mamy dwie śluzy, 10 mostów. Pod najniższym mamy 10 cm od góry przepływu. Plus 3 minut. Nie, zostało. Zostało 10 cm, ale na przykład w takich dniach jak dzisiaj, kiedy właśnie, jak jest dużo wody, to jest problemem, że trzeba dzwonić na komórkę do śluzowego i słuchaj, Franek, spuść trochę wody. I wtedy tam w rędzinie trzeba spuścić, otworzyć, żeby tutaj stąd się wylało. Taki jest... Na żadnej śluzie Franka nie ma. Przysłowiowy Franek, bo śluzowi mają dyżury. Dyżury mają, a my daty nie znamy. To będzie pierwsza dekada, mam nadzieję, kwietnia. Tam kończymy przed Politechniką to, co mówiła Ania, elewacje i wszystkie elementy dodatkowe poza burtami, po to, żeby ten ostatni kilometr przepłynąć na koniec maja. Taki jest harmonogram, tam jest pod tydzień zapasu plus minus na pogodę i wszystkie przeciwności losu na rzece, bo rzeka potrafi zaskoczyć, zwłaszcza w maju, bo może wiecie, statystycznie powodzie we Wrocławiu są w maju bądź w lipcu. I taka statystyka jest od kilkuset lat prowadzona i zawsze jest to maj bądź lipiec, więc mamy słaby termin, chyba nie, ale w obliczu przeszkód, które pokonaliśmy tutaj, myślę, że powódź jest najmniejszym problemem. Szczególnie na rzece. Tak. Zwłaszcza, że ten dom jest niezatapialny, w związku z tym to nam nie grozi. I dalej wierzymy, że tak jak my. Tak, że niezatapialni. A ja spróbuję postawić jakąś kropkę za tą częścią, pokazując, czy mówiąc wam, że to Odra Centrum to jest dowód na to, że błyskawiczny sukces potrzebuje 10 lat. To tak mniej więcej w życiu bywa. A ja, żeby ten zakończyć, jakby i się oddalić, my się z Kamilem mówiliśmy, że on wybuduje, a ja poprowadzę, więc jakby opowiem wam, jak on to budował. Wiesz, że 10 lat to potrzebowałeś, żeby mieszkać na wodzie. Albo tak, albo ale to właśnie teraz gładko i zgrabnie przeszedłeś do następnego wątku. A to ja tylko chciałem jeszcze jedno pytanie zadać, bo tam było jeszcze hasło przystań. Tak, ponieważ to miejsce postoju czy cumowania Odra Centrum jest pierwotną przystanią, która była tam od zawsze, zanim jeszcze powstał Most Grunwaldzki. Bo Most Grunwaldzki zbudowano, to proponuję zapamiętać 10-10-10, to jest 10 października 1910 roku. Wtedy wybudowano Most Grunwaldzki, on wcale nie jest taki bardzo stary. Natomiast wcześniej była tam promowa przeprawa przez Odrę i przystań. Ona funkcjonowała bardzo długo i bardzo wiele tam było statków pływających. Przy wejściu po lewej stronie widzicie takie wydrukowane archiwalne zdjęcia, kiedy ta przystań funkcjonowała. Co więcej, ostatni niemiecki statek, który po wojnie tutaj został Białej Floty Wycieczkowiec, Germania,
On został przechrzczony na początku na Lenino i z taką nazwą pływał do 50 któregoś roku. A teraz husałem. Tak, nie, on był bocznokołowcem. Bocznokołowcem to w ogóle inny statek. Zresztą na tych zdjęciach go znajdziecie również. Ale chyba w 60 latach już go pocięto na jakieś stalowe elementy. Na rakiety, skoro była zimna wojna. I spróbuję przejść do prezentacji, tą, którą mnie tu poproszono, żeby wam pokazać, jak można spędzić 10 lat w życiu. I zawsze wszystko się zaczyna od innego momentu. I to jest, jak się tutaj widzicie, to jestem ja. Z dwoma kawałkami styropianu, bo tak naprawdę to nie jest 2005, tylko to jest 2007 rok, kiedy już byłem trochę zdenerwowany dyskusjami z urzędami w sensie wymiany pism. Tych segregatorów było w tamtym czasie, kiedy to zdjęcie powstawało, już 4, z których nie wynikało prawie nic. I wtedy miałem okazję posłuchać wywiadu pani Moniki Olejnik z panem prezydentem Lechem Wałęsą. I on wtedy, pani redaktor go zapytała, ale panie prezydencie, jak to jest, jak pan pracował? Bo teraz tak pan to krytykuje, to wszystko się dzieje tak trochę pod prąd rzekomo. Wszystko trzeba uzgadniać, dyskutować, a on wtedy powiedział jedno zdanie, które mi utkwiło w pamięci. Najpierw robiłem, później się tłumaczyłem. I to był ten czas, kiedy postanowiłem pojechać do Castoramy i kupić styropian. Styropian, który pomógł mi znaleźć się na wodzie. Tak. Przytaszczyć mój tato. Jego tutaj nie ma, on gdzieś krąży po świecie, teraz jest w Holandii. Tam urodziny. Natomiast ten styropian to jest cała historia, która można w dużym skrócie powiedzieć, że sprawiła, że ten dom jest niezatapialny. To jest jego najważniejsza cecha, bo te pierwsze 2 lata stoczyliśmy z urzędami na dyskusji, co będzie, jeżeli ten dom zatonie tutaj gdzieś w wodzie albo pod mostem Grunwaldzkim. I wtedy padło hasło prokurator, dochodzenie, śledztwo, sankcje i 1 000 000 zł. Bo też padła kwota 1 000 000 zł, bo żeby wydobyć taki dom, trzeba ściągnąć specjalny dźwig, który stacjonuje w Szczecinie. I czy jestem gotowy i przygotowany do tego, żeby ponieść te wszystkie koszty i ryzyka? I tak te 2 lata żeśmy dyskutowali, ale opacznie ten argument zatopienia uruchomił inne myślenie, jak pokonać problem, a nie jak się poddać problemowi. I wtedy wymyśliliśmy, że dom trzeba zrobić niezatapialny. W dużej ilości tanio można kupić tak naprawdę tylko styropian, bo wszystko inne jest dużo droższe, więc ten styropian mój kolega pociął na takie małe elementy. I na parkingu przed Biedronką, bo w domu była za mała podłoga, układałem sobie te kostki, patrząc na połączenia, jak najbardziej skutecznie poukładać, żeby komory i grodzie, bo jesteśmy w pływaku, który tak naprawdę jest betonowym pudełkiem, ale jest podzielony na komory i grodzie. Później przyjechała firma Heidelberg Garaże, to niesamowici ludzie z Potopola, międzynarodowa, duża, największy producent betonów i cementów, które postanowiłem nas wesprzeć i opracowała unikalną recepturę betonu, który wytrzymuje 80 lat trwałości. On wytrzyma dużo dłużej, a to jest taki beton, z którego buduje się mosty i tak zwane przyczółki mostów bądź podpory, to są te fragmenty, które tu widzicie za oknem, one są z takiego samego betonu, wytrzymują niejedną zimę, zamrażanie, wszystkie substancje, które w wodzie mogą płynąć bądź są. I to jest najbezpieczniejsze rozwiązanie. Beton podwodny, hydrotechniczny, wodoszczelny, konstrukcyjny. To dla fachowców, jeśli tutaj są, to jest taka klasa betonu. Jeszcze zapomniałeś drogi. Dzięki temu, że Heidelberg Garaże, dzisiaj na przykład padła nazwa już 2 razy Garaże. Raz Castorama. Tak, Castorama też jest naszym sponsorem w fundacji. Ten beton był
podobno po kosztach. Tego też nigdy nie sprawdziłem. I wtedy, ponieważ tato mnie nauczył czegoś takiego, żeby nie ryzykować, tylko zrobić model. I to jest następne słowo, chciałbym, żebyście je zapamiętali. Że duże rzeczy warto zacząć od małego modelu, cokolwiek to jest. Jeżeli nawet jest to projekt badawczy, to warto zapytać babcię, ciocię i wujka, a dopiero później pójść na miasto z ankietą. Mówię o modelowaniu celu. Zrobiliśmy mały pływak betonowy, który zresztą w tamtej części pływa ciągle wokół domu. Służy tutaj chłopakom jako platforma, żeby mogli w ogóle pływać i nie spaść do wody. Ten pływak betonowy to fajna przygoda, bo okazało się, że coś, co było na papierze, zadziałało i pacjent przeżył po operacji, pływał i do dzisiaj zresztą pływa. I jest to dowód na to, że trzeba chodzić na lekcje, na której uczą prawo Archimedesa w szkole, żeby uwierzyć, że beton pływa, bo takie pytania czasami tutaj też się pojawiały. Później przyszła zima, to jest w tamtą stronę zdjęcie w kierunku elektrociepłowni tych kominów. Panowie, to najczęściej frekwencja w niedzielę dopisywała, rano zawsze. Teorie mamy dwie, że to kawalerowie albo mężowie, którzy mu powiedzieli, że poszli na zakupy, żeby nie sprzątać na przykład w niedzielę rano albo w domu jakichś sprawunków nie czynić. I wtedy powstał duży dom, ten nasz, w którym mieszkamy pod mostem grunwaldzkim. Tu już jest większa skala. Tutaj widzicie jakby ideę pływającego szalonku. Widzicie trąbę, rurę, którą się wlewa beton. Trzeci raz górażdżę będzie. Panowie przyjeżdżali z laboratorium całym, dlatego że każda gruszka, na to fachowcy mówią gruszka, musiała być przebadana, ponieważ ten pływak betonowy, ta platforma jest w jednym kawałku odlana. I chodziło o to, że jak przyjeżdżają gruszki, to żeby nie przyjeżdżały z różnym stężeniem betonu, kruszyw i tych wszystkich substancji, które są w betonie. W związku z tym, zanim wylali nam ten beton z tej gruszki, laboratorium najpierw je badało, każdą gruszkę. Jaki to był miesiąc galetki? Tutaj to była jesień, świadomie. Zaraz powiem, bardzo dobre pytanie, zaraz powiem dlaczego. Tu jest moja córka, dzisiaj nieobecna, gdyż oddaje się edukacji polskiej, jest w szkole. Ma 18 lat, tutaj ma chyba zaraz 2009. No, dzisiaj wygląda bardziej jak wy. I później tym pływakiem zaczęliśmy sobie pływać tutaj po zatoce, widzicie ten most. Okazało się, że można nim płynąć również dzięki zwykłej motorówce, mimo że sam waży 22 tony. To pokazał dźwig na wadze, że 22 tony tego pływaka było. Później zaczęły pojawiać się media i ustawiać mnie w dziwnych pozach na fotografii, bo to akurat wyborcza, nie, polityka, Filip Springer, taki człowiek, który dzisiaj mamy kontakt, który jest opiniotwórczy dla różnych trendów w budownictwie. I tu jest senior, który krąży gdzieś. A tutaj widzicie betonową platformę, pudełko, które jak widzicie jest w jednym kawałku. Nie tak jak niektórzy może pamiętają, są takie pomosty betonowe, które są łączone. Tutaj jest to po prostu jedna duża platforma, która nie tonie. Waży ile? Przepraszam? Ten waży 130 ton. Taka była jego masa po zsumowaniu ciężaru betonu, stali, okuć i tych wszystkich rzeczy wewnątrz. Tutaj dla wnikliwych obserwatorów widzicie taką kuwetę, to jest obniżone dno w tej płycie betonowej. Basen. Mały basen 10-centymetrowy, po drugiej stronie jest drugi basen. W domach na wodzie jest jedno ryzyko, że jak już wszystko się przywiezie, wszystkie klamoty, książki, fortepiany i wszystkie rzeczy, które mamy pochowane gdzieś, to może się zdarzyć, że ten dom na końcu stoi krzywo. I to jest pierwszy wniosek, który mnie bardzo zaskoczył z budowy, ale próbując go przewidzieć, zrobiliśmy komory do wypełniania, komory balastowe, które są pod ślepą podłogą schowane i myśmy tam po prostu balastowali obiekt ostatecznie, żeby było prosto i żeby herbata się nie wylewała ze szklanki, dlatego te komory.
pójdziemy dalej. I później zrobiliśmy mały model znowu, ale już dużego domu. I to jest zdjęcie z Parku Południowego, z fosy, z zestawu w parku, gdzie próbowaliśmy dociągnąć i patrzeć, jak prędkość maksymalną można osiągnąć, żeby nie zalało okien i elewacji, bo fizyka mówi o czymś takim, że pewien pęd w wodzie sprawia, że obiekt nurkuje, idzie pod wodę. A ponieważ wtedy już planowaliśmy trasę, żeby wyliczyć, ile będziemy płynąć, patrz, ile to będzie kosztowało, to musieliśmy wiedzieć, jaka jest maksymalna prędkość, żeby wyliczyć, ile na to trzeba pieniędzy zgromadzić. Duże doświadczenie, warto czasami popatrzeć na coś w mniejszej skali, bo wtedy można naprawdę się zaskoczyć. I później przyszła zima. Zima po to, żeby zamrozić obiekt, zamrozić pływak i Michał, który tu gdzieś jest. Michał? Michał jest najlepszym na świecie elektrykiem. Spróbujemy Michała za chwilę ściągnąć. Ale przy okazji też ma dar w rękach, bo uczy się i nas też uczy rozwiązywania rzeczy, których inni uciekają, fachowców, bo praktycznie nigdy się nie poddał. A ja mi mówił, że uratował swoją żonę, bo ją kopało prąd w wannie. No właśnie, to jest poziom Michała, zaraz ściągniemy. Krystian, znajdźcie Michała. Ale uratował. Tak. Ale jak to jest, skoro on jest najlepszym elektrykiem i on kopał prąd w wannie? Szewc, aha, no tak. Szewc może być bez butów albo jakoś tam. Ale nie, bo to jest chata teścia. Słuchajcie, to jest. Czyli przygotował na teściowo. Nie wiem. Ważne jest to, że Michał stoi, klęczy. Na wodzie. Na wodzie. Dlaczego? Dlatego, że ta platforma, którą tam pamiętacie, jest pudełkiem. Ale nie jest wolnym od przechyłów. I żeby był w poziomie, to musieliśmy go zamrozić w rzece. Chodzi o to, że nawet moment, w którym na chwilę przyniesiemy tutaj trochę desek z tej strony, to on się przechyli o 10 cm, 5 czy 8 w tą stronę. Wtedy panowie, którzy by tutaj przyszli na przykład montować ten słup z poziomicą, zrobiliby ten słup do poziomicy. No bo jak fachowiec, to poziomica przykłada. Wtedy my te deski byśmy stąd wzięli na przykład do jakiegoś innego miejsca. Wtedy ten słup. O! O Wilku mowa! Michał pływa klęcząc na razie. Tak. To jest właśnie ten moment. Masz te zdjęcia. Tak. I dlatego na wodzie nie powinno się używać poziomicy. Właśnie o tym mówię, bo cały czas jest przechył i można przykręcić ten słup krzywo, mimo że na początku będzie prosto, bo do poziomicy. Dlatego czekaliśmy, żeby zamarzł dom. Tak. Bo to było oblewane na wodzie, prawda? Cały ten beton. Tak, i to zaraz pokażę w drugiej części, bo to jest to, co tato wymyślił, rodzaj patentu wręcz, z takiej konstrukcji, którą nikt jeszcze na świecie tak nie zrobił. Ale to wrócę, obiecuję, do tego tematu. Tutaj widzicie ściany, cieniutkie ściany, które są ze styropianu. Lekka konstrukcja, bo ten beton, jak pamiętacie, jest ciężki, 130 ton, a trochę chodziło o to, żeby to przypominało górę lodową. Góra lodowa, jak może wiecie, topi statki niektóre, typu Titanic, ale ma jedną cechę, że większość ciężaru, masy góry jest pod wodą. Przyjęło się, że 10% wystaje. I taka była idea projektowa przy projektowaniu samego konstrukcji domu, żeby wszystko na górze było lekkie. Dlatego jest to po prostu bardzo lekkie styropianowe ścianki. I tutaj Michał też jest, gdzieś senior. Tych 8 dżentelmenów zbudowało ten dom w 3 dni, kilka wkrętarek i to był weekend. Postawiliśmy całą konstrukcję domu bardzo szybko.
przy temperaturze minus 12 stopni. No to dlatego szybko było. Właśnie, ale mama, nie ma tutaj mamy. Lucy kolor zmieniła. Tak, to jest dolar. Dolar jest psem mojego taty, był psem, bo już nie ma go z nami. A dolar dlatego, że to był sprzeciw mojego taty na wejście akcesyjne Polski do Unii Europejskiej. Nie wiem dlaczego. Natomiast... Zawsze mógł być rubel. Tak. Ta zima była... Mama nam tu gotowała pyszne zupy. Grochówkę, pamiętasz? I jakąś fasolową. To nas trzymało przy życiu. Nie można było siłą rzeczy napojów z innymi wkładkami. Później przyszła wiosna. Wiosna, która udowodniła, że ten pływak może pływać, a beton nie popękał. I dla konstruktorów to jest ważne zdjęcie, bo widzą, mogą zobaczyć, że pęknięcia są w narożnikach konstrukcji. To znaczy, że konstrukcja betonowa nie pracuje. Tylko po obrzeżach, tam gdzie kra lodowa jest, to ona pęka. Jest moja córka, dzisiaj jest dwa razy większa i mówi dwa razy więcej i chce dwa razy i tak. Chce. Później byli znowu dziennikarze, którzy tutaj kręcili, później wchodziliśmy materiały, kolejne reportaże, dziennikarze przyjeżdżali, później zajęliśmy się już sprzątaniem. Później był grill, pierwszy grill. Grill był połączony z pewną okazją, która tutaj się przydarzyła w maju 2010 roku. Tą okazją była powódź. Dom przeżył i pacjent żyje do dzisiaj. Mieszkamy właśnie. I wiele tutaj szkód było na brzegu wśród tych budynków, samochodów, bo w tą powódź, jak zwykle, jak w każdą powódź, nikt nie wierzył, że będzie. Natomiast przyjechał taki dyrektor Jan Pyś z Urzędu Żeglugi i powiedział, jest człowiek, który jakby największe ma wiedzę i doświadczenie, powiedział, niech pan się zabezpieczy, będzie wysoko. Wysoko to znaczy na tyle, że tu sąsiad, który miał na budowlę naziemną, tak zwaną, niestety jego hangar i jacht nie przeżył. Kolega Jacek, który dla wytrawnych obserwaczy, czy płynie na jednej ze ścian, która nam została, bo to doskonale też pływa. Łopatą do śniegu. Tak. Szuflą jako wioskę. Przypływał do nas z prowiantem. Ważne jest to w przypadku, tu zrezygnowany Sebastian, który resztę materiału uratował. Byłem jedyną osobą, która się z powodzi wtedy w 2010 cieszyła, bo jakby wszystkie projektowe założenia się sprawdziły, a urzędnicy od tej pory uwierzyli, że nie jestem szaleńcem w różowej koszuli, bo wtedy miałem dużo różowych koszul i tak mnie zapamiętali. To zresztą po czasie usłyszałem, że to nie był dobry kolor. I musiałem... Myślę, że dzisiaj byłby jeszcze gorszy. To jest wątek polityczny, a Podra Centrum ma nie być polityki, tak? Ja nic nie powiedziałem, ja kolory mówię. Tak? Dobra. Ten most milenijny, który tu widzicie, tam gdzieś z boku widać taki słup podpory i zobaczycie kreskę na nim 97 roku, powódź tysiąclecia. Ta powódź w 2010 była tylko o metr niżej. To była taka skala. I proponuję rzucić okiem przez to okno, tam zobaczycie dalby cumownicze, to są takie stalowe słupy wbite w dno. Możecie zobaczyć, że są praktycznie czubeczki. To jest dowód na to, że było tutaj 5,5 metra więcej wody. Tu jeszcze jedno ujęcie. Koledzy przypływali do nas na tego grilla. Właśnie jak już woda opadała, bo po wodzie mają jeszcze tą jedną cechę, że zawsze jest fajna pogoda. Czas powodzi. Tu obiekt obok, który nie przetrwał, tu porządki po powodzi. Pierwszy nocleg córki, mycie tak zwanych zębów. Już żeśmy tutaj pomieszkiwali. Sezon wakacyjny, więc się udało. Bardzo nowoczesna kotłownia, którą firma Wisnan i prezes też w ten projekt uwierzył. Bo są czasami tacy partnerzy, są takie firmy, są takie organizacje, które czasami chcą coś zrobić pierwsze, ponieważ to był pierwszy w Polsce dom na wodzie. Ja zapukałem do pana prezesa i mówię, że jest taka sprawa i tutaj trzeba to ogrzać i ochłodzić. W
wszyscy jego inżynierowie powiedzieli, albo długo mówili, że to się nie może udać i tak żeśmy długo dyskutowali. W końcu prezes powiedział, nie wiem jak zrobić. No i jest dowód na to, że mieszkamy. A to jest pompa ciepła? To jest pompa ciepła właśnie ekologiczna, korzystająca z odnawialnego źródła energii, jaką jest powietrze. Tutaj omawiany już któryś raz Michał. Michał jest cierpliwy, jest jak krawcowa, bo ta szafa rozdzielnia, to się mówi, że ją się przeszywa. Nie wiem o co chodzi, ale to powkładać, słuchajcie, to jest tydzień pracy, żeby to zrobić, żeby na końcu jak się naciśnie guzik, żeby jeszcze działało. Nikt tego nie docenia, ale to jest prawdziwa, ciężka praca, którą trzeba mieć jeszcze wyobraźnię, żeby te kolorki tutaj wszystkie nie pomieszać i żeby pacjent przeżył. Okna, szyby, jak zwrócicie uwagę, największą, jedną z wielu zalet tego domu są okna. Myśmy od początku wiedzieli, że one powinny być do samej ziemi, ale okazało się, że ich masa i ciężar jest taka, że tylko dźwig pomógł. A dlaczego są takie ciężkie? Bo są w sumie tu trzy szyby sklejone ze sobą, z dwoma numerami po środku. Pakiet szybowy to jest 7,5 cm, natomiast dzięki hartowaniu jeszcze daje szansę do tego, żeby wiatr nam tej szyby nie wbił do środka, co się kolejny raz sprawdziło, te parę dni temu, jak były szkwały, podmuchy tutaj bardzo duże, wiatry zachodnie z tamtej strony, mamy do poprawy jedną cumę tylko, ale szyby przeżyły, a szyba jest hartowana i można w zasadzie w nią uwierzyć, bo przeżyła już nie jeden wiatr, a dźwig po to, że niestety to są tabliczki od szyby, 279 kg, jedna taka tafla, 8 chłopa ją nosiło tutaj, żeby ją w ogóle włożyć. Później przyszła znowu zima i to możecie po tytułach filmów, które były w kinach, bo kolega mój te reklamy i on ściągał reklamę i nam dawał te banery, żebyśmy zakrywali budowę. Później instalowaliśmy poszczególne sieci instalacji, później znowu przyjechały media. Byliśmy w tak zwanej pogodzie w TVN-ie. Znowu Michał. Nie ma. Ma parcie na szkło. Tak, ma parcie na szkło. Kolejni dziennikarze zrobili z tego jakiś rodzaj symbolu bądź wydarzenia takiego, które gdzieś tam na końcu dało kilka nagród, wyróżnień w różnych konkursach architektonicznych, bo jednak jak media przychodzą, to jest następne hasło dzisiaj, media. Jesteśmy w takich czasach, że jak są media, to też jest później sporo różnych korzyści, czasami zamieszania, ale korzyści jednak jest więcej, więc próbujcie też, jeżeli przyjdzie wam do głowy robić coś kreatywnego, bo taka jest idea, to żeby myśleć trochę szerzej, jak pokazać to większej ilości osób. Najczęściej jak się zaczyna robić coś kreatywnego, to ma się 2 złote w kieszeni. Tak to w życiu czasami jest. Rączy też? Miejmy nadzieję, że nie. Ania nam rozlicza wniosek. Ciężko boli, ale walczymy z urzędem. Kuchnia, jakieś poszczególne rzeczy, święta pierwsze. I tutaj nagle zapadła decyzja, że budujemy Odra Centrum. Ta decyzja była tak, dochodziliśmy do niej trochę etapami, bo na początku tato mówi, ale super, też chcę mieć dom na wodzie. I to miał być jego dom mieszkalny. Jak się domyślacie po PSL-u, to była to decyzja bardzo brawurowa, ale na końcu morał jest taki, że mieszkam w 2 pokojach na parterze na Krzykach. A Odra Centrum był tak łaskawy, jako jeden z fundatorów przekazał do fundacji jako środek trwały, stan surowy, otwarty, bo tyle się udało zrobić z środków własnych i wsparcia firmy taty. Ale wrócę do mojego domu, to jest sąsiedztwo Mostu Grubalckiego. Okazało się, że wodę i kanalizację sami musimy doprowadzić, tak jakby się budowało zwykły dom. Więc kopaliśmy, wierciliśmy, przeciskaliśmy pod jezdnią,
Żeby doprowadzić wodę i kanalizację i ścieki, tu panowie wsadzają kręgi betonowe, studzienka pomiarowa, wszystkie te rzeczy. Tutaj będzie wystawała woda i kanalizacja, jak pan właśnie mierzy, gdzie. Tutaj musieliśmy zrobić i później zadzwonił facet z TVN, uwaga, jest taki program. Czy oni mogliby z nami przez tydzień zamieszkać? I mieszkaliśmy z TVN-em, jeździli z nami na budowy w różne dziwne miejsca i na końcu przychodzi ten Maciek i mówi: ty słuchaj, a czy moglibyśmy popływać tym domem? Mówię, no wiesz, to trzeba wynająć. Dobra, spokojnie, my płacimy wszystko. Dobra, no i tu po zatoce pływaliśmy sobie tym domem. On jeszcze był gdzieś na ukończeniu, jeszcze nie miał fragmentu popierzenia, jakieś zadaszenia, to wszystko było w toku, ale chcieli popływać, żeby w TVN-ie było tak, że jest pomysł, kartka, budowa, a później płynie. Była idea dziwna, ale no, nakręciliśmy to. To też pokazało, że... Telewizja kłamie. Tak, telewizja kłamie. Ale że za cudze pieniądze zrobiliśmy test. Test, że wszystko pływa i to była też kolejna wartość i korzyść. Przepraszam, jeżeli tak kontakt ma się z TVN-em, to może trochę trzeba byłoby zaprosić do tego, żeby sfinansowali przepchnięcie od Racenta. No to nie, tak. Dwie dychy na pewno mają. Dwa tygodnie pomieszczą. W prawej kieszeni. Może pani Monika Olejnik chętnie tu ponocuje ze trzy razy i już będzie kasa. Albo Lech Wałęsa. Ale on jest elektrykiem, a tu elektryk jest dobry. Ale żona tu kopała, więc może Lech pomoże. Notujemy skrupulatnie te pomysły. Marek Waluś, nasz też kolega, który teraz w Norwegii buduje kapitalizm, pomagał. Kolejna zima, dowód kolejny na to, że projekt był dobrze obliczony pływaka betonowego, bo pęknięcia są w narożnikach. To dla konstruktorów ważne. Zima, lód, bardzo fajne widoki tutaj. I wtedy popłynęliśmy. Tak naprawdę to płynęliśmy trzy razy, o tym niewiele osób wie. Płynęliśmy na dwa pchacze. Ważne jest to, że kapitan nie stał za kołem sterowym, tylko stał na dachu, bo dom był wyższy niż pchacz. Żeby widział, dokąd płynie, musiał włazić na górę, a tamten na drugim pchaczu, na wstecznym, sterował kierunkiem. I tutaj właśnie widać, jak ten tutaj senior, jak gdzieś tu, jest też Lucy nawet, się załapała. Dopłynięcie trwało mniej więcej 2 godziny. Dopłynęliśmy do śluzy Różanka. Po czym na śluzie Różanka pan śluzowy powiedział: no niestety nie mogę was puścić. Stanął tak. Dlaczego? No bo pan dyrektor zadzwonił, że nie puszczać. A to jest pętla z tym TVN, uwaga, bo panowie w którymś momencie, jak przyszło kolejne pismo i odmowa z urzędu ówczesnego dyrektora, dzisiejszego nie, ja otwieram to pismo, tam jest to, co było, mówię: kurczę. Nie powiedziałeś kurczę. No właśnie. Też mi się tak wydaje. Ona w maju będzie pełnoletnia prawie. I mówię: cholera, znowu nie to. A on wziął to pismo, czyta: dobra panowie, jedziemy. I za 10 minut byli w sekretariacie dyrektora z kamerą i jak to konwencja programu, weszli bez pytania pani sekretarki, świecąc panu dyrektorowi w oczy lampą, wywołując trudne emocje u niego. Też powiedział kurczę? Też powiedział właśnie po kurczę. Jako wytrawny dyrektor i menadżer powiedział dużo słów, z których widzowie usłyszeli to, co mieli według niego usłyszeć, że jest super i będzie jeszcze lepiej. I on to było rok wcześniej. I on chyba zapamiętał to i później zadzwonił do tego śluzowego i powiedział: nie puszczać.
Poszło o, i tutaj niektórzy pamiętają, lub czasopisma jest taki, takie pojęcie, a u nas było i, jeszcze było gorzej, bo pozwolenie było na przystań i dom na wodzie, a literówka powstała, błąd pisarski w samym decyzji wodnoprawnej. I pani Arleta, która tą decyzję wydawała, jej się to omsknęło, bo decyzja była na przystań, a nie na dom, gdyż dom jest statkiem, a decyzji wodnoprawnej nie wydaje się na statki, tylko na przystanie. Pan dyrektor znalazł z działem prawnym lukę w postaci słowa i złożył wniosek o uchylenie decyzji wodnoprawnej, dając sobie przyzwolenie na zamknięcie tej śluzy. No więc w dużym stresie przez kilka godzin dzwoniłem po wszystkich telefonach. O dziwo nie odbierali wszyscy wtedy. Poza jedną panią dyrektor Beata Głuchowska, która znalazła rozwiązanie kompromisowe, chociaż nie do przyjęcia, więc wróciliśmy z powrotem. Mieszkaliśmy jeszcze rok tutaj w Zatoce. Po czym we wrześniu 2013 roku już wypłynęliśmy stąd ostatecznie. Dużo tych zdjęć, filmów znajdziecie. Dyrektor się zmienił? Nie. I to jest prawdziwy morał, to jest dialog i komunikacja. To jest dwa słowa, które też chciałem wam powiedzieć jakby z dzisiejszego dnia. Była konferencja w hali stulecia, konferencja odrzańska, w której zostałem poproszony przez ministerstwo o prezentację projektu. Tak się złożyło, że byłem przed panem dyrektorem, przed jego prezentacją. No więc sytuacja była trochę dziwna, bo pani rzecznik prasowa podchodziła do mnie z boku i pytała, o czym będzie prezentacja, czy zamierzam jakby opisywać wszystkie uwarunkowania formalne i prawne, czy tylko mówić o samej budowie. Ja wiedząc, dlaczego ona przyszła, mówiłem trochę na okrągło, więc w końcu dyrektor dopadł mnie pod toaletą i w tak zwanych męskich słowach żeśmy sobie powiedzieli, że jednak ten topór zakopujemy i już się nie gryziemy i nie szczypiemy. W sensie ja nie nasyłam dziennikarzy, a on nie blokuje śluzy. O to chodziło i później już było z górki. Fajne było też to, że to się zbiegło też z działaniem fundacji i firma, której pan dyrektor pracował, była też sponsorem naszej fundacji przez kilka edycji sprzątania. Wspierali nas bardzo mocno sprzętem, logistycznie, ludźmi i też finansowo wspierali zakupy wyżywienia dla dzieci podczas tego. To taki morał z tego dialogu i rozmawiania, to czasami jak jest, diabeł nie jest straszny, tylko trzeba go oswoić. Może dlatego, że byłem pierwszy w prezentacji, on jakby musiał wybadać grunt w tej konferencji. I mniej lub bardziej zgrabnie przejdę do Odra Centrum. Udało się. Ale jeszcze projekt ustawy jakiś unikatowy miał być. O technologii budowania tego betonowego pomostu, bo to jest coś, co za chwilkę wam też spróbuję pokazać. Ta powódź to było duże zagadnienie, bo uruchomiła wiele różnych przemyśleń i uwarunkowań, ale wszystkie żeśmy starali się spożytkować w Odra Centrum. I to jest dowód na to, że pierwszy dom jest dla wroga, drugi dla przyjaciela, a trzeci to ten jest dla przyjaciół z fundacji. Więc rozpoczęliśmy budowę. Chłopaki spali u nas w domu podczas budowy, a budowa wyglądała mniej więcej tak, że były to duże kawałki styropianu. Widzicie miny tych facetów? Generalnie postawa taka mało bojowa, ale na końcu okazało się, że to dwóch, trzech umie podnieść. I tu jest kilka osób, które mi bardzo wtedy pomogło. Zbrojenie bardzo duże trzeba było giąć metodą hejrup. Też się udało. Tutaj widzimy konstrukcję, tutaj widzimy, jak ten pływak powstawał z takich poszczególnych klocków elementów. Zabawny był moment, bo był moment, kiedy to tutaj nam wiatr przepłynęło wszystko na zatoce. Pytanie? Jakie to ma zanurzenie?
Tutaj 50 centymetrów. Udało się na tym fajnie pływać, w końcu żeśmy je pozbierali. Tak wygląda to, na czym w tej chwili stoicie i siedzicie. W rozmiarze docelowym. To jest synchronizacja, to jest praca grupowo-zespołowa. To jest to kolejne hasło, które może byście zapamiętali. Na przykładzie zbrojenia, ale też myślę w życiu w ogóle warto pracować nad dużymi problemami w grupie, bo każdy coś od siebie dobrego wniesie. Tutaj jest fragment tego wylewania. To było dużo wylewania, bo prawie 20 godzin takimi urządzeniami wlewaliśmy beton pompami, największymi zresztą we Wrocławiu, które były wtedy. Czasami bujało. Tutaj żeśmy sprawdzali, czy wszystko jest poprawnie. Później przeszliśmy do budowy. Budowa też jest fajna, bo z takich szybkich ścian, widzicie, dwóch gości taką ściankę niesie, bo jest po prostu bardzo lekkie. Senior sobie tutaj selfie zrobił. Chyba jego pierwsze selfie w życiu. Jedno oko. Tak. Tam widzicie jeszcze wstępne pierwsze warstwy. Tutaj jest ostatnie muśnięcie moje. I to da. Tak, tutaj mamy ostatni, tutaj jeszcze fragment ze ściany. Widzicie, że to jest strasznie fajna, szybka konstrukcja. Czasami warto nie robić tego jak inni. I tutaj kolejna mądrość, takie zdanie mojego taty. Jak nie wiesz, jak coś zrobić, zrób coś inaczej. I ten dom zbudowaliśmy ze styropianu, a się sprawdziło, bo mieszkamy w nim, ten zresztą jest podobnie zbudowany. Tutaj widzicie, my w tej chwili siedzimy w tamtej sali właśnie. Belki stropowe trzeba nosić, tu nad nami są duże belki, więc trzeba je dźwigać. To wszystko jest trudne, uszczelniać przed mostkami termicznymi, zabezpieczyć przed wiatrem. Tutaj jeszcze fragment przed ścianami wskoczyło zdjęcie, które pokazuje, jak beton grzeje nawet w zimie ściany. I to jest ostatnie zdjęcie, bo resztę widzicie tutaj. I to jest dowód na to, że sukces potrzebuje 10 lat. Ania mówiła o Racentrum, o tej części programowej. Jeżeli będą pytania techniczne, to zapraszam już indywidualnie. Możecie sobie wszystko tutaj zwiedzać. Ja tutaj dostaję charakterystyczne sygnały, takie dostałem od prowadzących, więc spróbuję już kończyć. Trzymaj się. Dobra. Ostatnia prośba, miała być na początku. To jest nasza kronika od Racentrum. Poproszę o wpisy. Jesteście bogaci o te obserwacje tutaj. Jest też lista z głosami poparcia, bo my ciągle w urzędy próbujemy przekonywać. Bardzo poproszę, najbardziej kreatywnie kiedy go. To poproszę. Dalej? Tak, oczywiście po wpisie.